Cześć kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku zrobimy sobie mały test, uwaga, uwaga, lakierów hybrydowych z Biedronki. Muszę się Wam przyznać, że kupiłam wszystkie kolory. Najgorsze jest to, że gdyby było ich więcej, to kupiłabym ich jeszcze więcej. Może zaczniemy sobie od tego, jaką minę miałam, kiedy weszłam do Biedronki i zobaczyłam, że są w niej lakiery hybrydowe. Tak, tak to właśnie wyglądało i później wzięłam wszystkie do koszyka. Ale tak, zachwyciło mnie przede wszystkim w tych lakierach to, że jest prześliczna buteleczka, jest szklana, nie plastikowa, nie tandetna chińska. Jest bardzo ładna, do tego od góry mamy nazwę koloru oraz to, jak mniej więcej on wygląda. I z tego, co zauważyłam, w miarę te kolory się pokrywają. W sensie to samo jest tutaj naklejone, jak on wygląda w środku. Po chińsku to powiedziałam. Nieważne. Wiadomo, o co chodzi. Więc tak, mamy 6 kolorów. Pierwszy to jest taki nudziak, śliczny. Później mamy taki jaskrawy różowy. 2 czerwone. Na początku myślałam, że jest jeden, bo z zewnątrz wyglądają bardzo podobnie, ale jednak na wzorniku troszkę się różnią. Ten Red Rose jest troszkę ciemniejszy. I jeszcze mamy biały i czarny. To była duża zagadka, dlatego, bo bardzo często zdarza się w tych lakierach hybrydowych, że biały, czarne są mało kryjące albo marszczą się w lampie, ale zobaczycie, jak było tym razem. Dodatkowo kupiłam jeszcze top coat, zastanawiałam się, czy on jest może ten bez przemywania, czy z przemywaniem, ale okazało się ostatecznie, że jest bez przemywania, więc się bardzo ucieszyłam, bo ja taki wolę. No to teraz pokażę Wam lakiery na wzornikach. Więc tak, zaczniemy od tego Red Wine, śliczna czerwień, taka lekko odcieniu pomarańczowym. Ale jak widzicie, pierwsza warstwa i wygląda on prześlicznie, pokryte jest praktycznie cały paznokieć. Nie ma prześwitów, może delikatne gdzieś tam przy końcach, ale mimo wszystko dam 2 warstwy. I wkładam też ten paznokieć na 30 sekund do lampy. Ok, teraz nakładamy drugą warstwę, cieniutką, bo więcej nie trzeba. Już paznokieć jest bardzo dobrze pokryty lakierem. Jak widzicie, śliczny, jaskrawy, czerwony, jest prześliczny. Dobra, następny będzie biały. Zobaczymy, jak on kryje. Bardzo ładnie też się rozprowadza. Właściwie... Bardzo ładnie się też rozprowadza. Po jednej warstwie właściwie jest już pokryty paznokieć. Też niewiele jest prześwitów. Tego właśnie chcemy od białych lakierów, żeby były bardzo kryjące. Ja dam tutaj jeszcze drugą warstwę. Też 30 sekund do lampy. Następny weźmiemy tego ślicznego nudziaka i nakładamy pierwszą warstwę. O, już widać, że on jest troszkę mniej kryjący. Dlatego podejrzewam, że damy tutaj 3 warstwy, nie 2. Druga warstwa.
No właściwie moglibyśmy zostawić, ale ja dla pewności dam jeszcze trzecią warstwę. I jedziemy z trzecią. No i super, paznok już jest całkiem pokryty, też 30 sekund do lampy. I teraz sprawdzimy koloru różowy. Nakładamy pierwszą warstwę. O Jezus, jaki on jest neonowy, prześliczny. Teraz dajemy drugą warstwę. Zobaczymy, jak nam pokryje. No tutaj. Tutaj też chyba damy trzy warstwy, podobnie jak przy tym kolorze nude. No i teraz kolor Red Rose, który myślałam, że tak bardzo jest podobny do tego Red Wine, ale jak widzicie, jest dużo ciemniejszy. Właściwie to zastanawiam się, czy nazwy nie powinny być na odwrót, bo wino jest bardziej takie bordowe niż róże. No ale już tak jest nazwane, nic nie zrobimy. Też jest prześliczny ten kolor. Ile warstw tutaj damy? Też myślę, że dwie wystarczą. Ok, i ostatni kolor to będzie czerń. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wow! Powiem wam, że jestem zaskoczona. Jedno pociągnięcie pędzlem, a paznokieć jest czarny jak smoła. Do tego lakier jest bardzo gęsty, bardzo łatwo się nim maluje. Tu by wystarczyła jedna warstwa, ale też dla pewności damy drugą, może gdzieś pod światło będzie prześwit. Więc damy tą drugą warstwę. I wkładamy paznokcie na 30 sekund do lampy. Pokrywamy wszystkie topcoatem, też tym biedronkowym. Zobaczymy, jak będzie nam się błyszczał. Czy straci może blask. Pomaluję wszystkie naraz paznokcie. Będzie szybciej.
No, jak widać, jest to top no wipe, bez przemywania i jest ślicznie błyszczący. Nie robią nam się żadne smugi. Super. I tak prezentują się wszystkie kolory. Ciężko coś wybrać, nie? Jak widzicie, krycie tych lakierów jest niesamowite. Pigment mają tak dobry, że właściwie dwie warstwy, nawet w przypadku czarnego koloru, wystarczyłoby ta jedna warstwa, co jest niesamowite, bo ja zawsze się męczę, jedna, druga, trzecia, czwarta. Ale tutaj wystarczyła jedna, dwie dla pewności i wszystkie te lakiery wyglądają świetnie. Szkoda tylko, że kolorów jest tak mało. Tylko 6. Brakuje mi tu jakiegoś zielonego, może niebieskiego, jakiegoś fioletu. Tym bardziej, że w tym roku będzie królował fiolet, więc przydałby się tutaj jakiś. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie komentarz. Do zobaczenia!